Siemano wszystkim, z tej strony Migao, no i w tym odcinku na tym kanale postaram się przedstawić kilka kolejnych darmowych nagród, które już niebawem będą do zdobycia dla graczy. No ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, to chciałbym wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem, no i pamiętajcie o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, czyli oczywiście kilku kolejnych darmowych nagród, które niebawem będą do zdobycia. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, dokładnie w ostatnim niedzielę do gry Fortnite została wprowadzona wielka aktualizacja 21.0, która była oczywiście sezonową aktualizacją wprowadzającą nowy sezon trzeci do gry, a poza tym wprowadziła do plików gry mnóstwo ciekawych informacji na temat darmowych nagród, które gracze już nawet teraz mogą zdobyć całkowicie za darmo po starcie nowego sezonu. Większość z was pewnie jeszcze nie wie o niektórych z nich, ale to właśnie w tym odcinku na kanale przedstawia wam informacje odnośnie darmowej emotki dla każdego gracza za wykonanie pewnej czynności poza grą oraz dodatkowo przedstawia wam informacje odnośnie darmowego skina dla pewnej platformy, na której można grać w Fortnite, i tematy te pojawiły się właśnie po starcie nowego sezonu trzeciego. Cały ten odcinek zaczniemy sobie od pierwszej nagrody, która co ciekawe jest dosłownie dla każdego gracza, niezależnie od tego, na jakiej platformie gra w grę oraz niezależnie od tego, ile gra w Fortnite, i mowa tutaj o nowej emotce, która prezentuje się w taki oto sposób, a żeby zdobyć tą emotkę całkowicie za darmo, musicie oglądać transmisję na żywo od twórców na Twitchu z gry Fortnite. Tak dokładnie, żeby zdobyć tą emotkę całkowicie za darmo w obecnym nam sezonie trzecim i co ciekawe macie na to tylko ostatnie kilkanaście godzin, ponieważ promocja ta znika wraz z 9 czerwca, a jest to już jutro, i zasady na zdobycie tej emotki są dosłownie takie same jak na zdobycie darmowych nagród za oglądanie transmisji na żywo z Fortnite'a z turnieju FNCS w każdym jednym sezonie w grze. To znaczy, że żeby zdobyć tą emotkę na wasze konto, wystarczy wejść teraz na Twitcha i założyć tam konto, które później połączycie z waszym kontem Epic Games w ustawieniach na stronie od Epica, do której link będzie w opisie tego filmu. Zaraz później po połączeniu konta wejdziecie na Twitcha i będziecie szukać transmisji, w której są wyświetlane takie dwa komunikaty przedstawione na tej grafice. Mowa tutaj oczywiście o komunikacie Fortnite, który oznacza, w co dokładnie gra dany streamer, oraz drugi jest już ważniejszy komunikat, ponieważ jest tam informacja o dropy włączone, ponieważ to właśnie z dropów na Twitchu gracze mogą zdobyć tą emotkę całkowicie za darmo i szczerze jakoś 90% streamów na Twitchu z Fortnite'a ma dostępną tą opcję, tak więc spokojnie, nie będziecie musieli jakoś długo szukać transmisji, na której będą włączone dropy. Pamiętajcie oczywiście, że jeżeli nie będzie tego komunikatu w kafelce, ponieważ to, że streamer przykładowo napisze w tytule, że są dropy, nie oznacza wcale tego, że dana transmisja ma dropy, i tylko komunikat w kafelce obok Fortnite świadczy o tym, że za oglądanie tej transmisji nagroda trafi na wasze konto bezpośrednio w grze, i tutaj muszę odpowiedzieć na jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. A dokładniej mowa tutaj o tym, ile musicie oglądać transmisji od takiego twórcy na Twitchu, i nie jestem do końca pewny, ale wydaje mi się, że wystarczy około te 5-10 minut i nagroda ta po ponownym wejściu do gry trafi na wasze konto, ale tutaj nie jestem do końca pewny i pamiętajcie, że nie musicie cały czas oglądać transmisji od tego streamera, tylko wystarczy mieć ją włączoną po prostu w tle. Mam nadzieję, że tym filmem zdążyłem was jeszcze poinformować o tej darmowej nagrodzie i dokładnie wytłumaczyć, jak to wszystko zrobić, ponieważ dla niektórych nie jest to proste, ponieważ na live cały czas pytaliście się mnie o tą emotkę, a ja dopiero wczoraj bardziej zagłębiłem się w ten temat, a teraz przejdziemy już do informacji odnośnie kolejnych darmowych nagród dla graczy. Kolejnym bardzo ciekawym tematem, który dotyczy darmowych nagród, będzie darmowy skin wraz z plecakiem, który jest dostępny do zdobycia za darmo, ale tylko i wyłącznie dla graczy, którzy posiadają konsolę PlayStation i dodatkowo usługę PlayStation Plus, która oferuje graczom na konsoli różne darmowe gry, dodatki do gier, darmowe nagrody, tak jak właśnie w przypadku Fortnite'a, no i tak dalej. Cały ten temat pojawił się dokładnie 6 czerwca na Twitterze, czyli jakoś 2 dni temu, i Shina poinformował nas w swoim poście, że został potwierdzony nowy zestaw PlayStation Plus, dostępny tylko i wyłącznie dla graczy grających na konsoli, i sam zestaw zostanie wydany do zdobycia w nadchodzących tygodniach, a poza tym w internecie i na Twitterze nie pojawiło się nic więcej na jego temat. Co jednak ciekawe, pojawiły się dokładne zdjęcia prezentujące nowy zestaw dla tych graczy i teraz w tle tego filmu będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje, i jak widać, sama skórka wygląda naprawdę bardzo ładnie, a do samego skina w zestawie gracze dostaną jeszcze tylko i wyłącznie plecak, i poza tym nic więcej nie pojawi się w tym zestawie dla konsoli PlayStation całkowicie za darmo. Oczywiście konsola PlayStation, jak sami dobrze wiecie, jest jedyną platformą w tej grze, która do tej pory dostała najwięcej darmowych przedmiotów, które były dostępne tylko na jedną daną platformę, a wszystko to ze sprawą dużej współpracy Epica wraz z PlayStation, i z tego powodu PlayStation w swojej własnej usłudze premium, czyli tej tak zwanej PlayStation Plus, oferuje graczom mnóstwo darmowych nagród. W ostatnich miesiącach mało ich właśnie było, dlatego też nie jest zaskoczeniem informacja, że tym razem darmowe nagrody otrzymają tylko i wyłącznie osoby, które grają na konsoli PlayStation, ale pamiętajcie, że poza tym, że gracie
gracie na PlayStation, musicie posiadać usługę PlayStation Plus, która tylko dla niektórych osób jest dostępna całkowicie za darmo na ich konsolach. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to usługa PlayStation Plus jest płatna, chyba że nigdy do tej pory nie wykorzystaliście bezpłatnej wersji próbnej i jeżeli nie wykorzystaliście jej jeszcze, to poczekajcie, ponieważ już niebawem będziecie mogli za darmo odebrać darmowe nagrody do Fortnite, a jeżeli już ją odebraliście, to niestety, ale bez tej usługi nie będziecie mogli odebrać tego zestawu do gry. Dodam też od razu, że w internecie pojawiła się informacja, że zestaw ten zostanie wypuszczony do gry w przeciągu kilku kolejnych tygodni, dlatego też nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy nagrody te będą dostępne przykładowo teraz, na dniach, czy może jednak później, ale co ciekawe, sama skórka, jak możemy zobaczyć na zdjęciach, jest już teoretycznie gotowa i wystarczy poczekać na wypuszczenie zestawu. Jeżeli serio będzie trwało to kilkanaście tygodni, to zestaw ten albo pojawi się jakoś na krótko przed lipcem, albo dopiero w trakcie wakacji, a temat ten na pewno przedstawię wam później, gdy zestaw ten będzie już dostępny w grze, a teraz skupmy się bardziej na tym, co dzieje się w grze, ponieważ już za jakiś czas do gry zostanie wypuszczone bardzo ciekawe wydarzenia z darmowymi nagrodami. Mowa tutaj oczywiście o corocznym wydarzeniu lata, które jak sami dobrze wiecie jest jednym z większych wydarzeń w grze i jeżeli chcecie zobaczyć na tym kanale taki dodatkowy odcinek, w którym przedstawię wam tylko temat wydarzenia lata, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu lato. Jeżeli serio zobaczę dużo komentarzy pod tym odcinkiem o takiej treści, to już niebawem na ten kanał postaram wam się nagrać specjalny odcinek, w którym przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego oto wydarzenia, a dodatkowo każda osoba z takim komentarzem pod tym odcinkiem dostanie ode mnie jak zawsze serduszka. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kilku darmowych nagród zaraz po starcie nowego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym, jak i innymi tematami będę informował was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałbym je przedstawić, żebym je mogę wam przedstawić na kolejnym odcinku na kanale, to wszystko możecie podsyłać na mojego Discorda bądź Instagrama, a linki do nich macie w opisie tego filmu na kanale. No i przy okazji w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych darmowych nagrodach i czy wy odebraliście bądź odbierzecie jedną z nagród przedstawioną w tym filmie. No i co, na sam koniec tego oto filmu pamiętajcie, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, jak i pamiętajcie też o tym, że jutro o godzinie 18:05 na tym kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite'a, a ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!